Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwa bardzo silny turniej w St. Louis. Kontrowersyjny turniej z tego względu, że wycofał się mistrz świata Magnus Carlsen po przegranej partii z Hansen Niemannem. Była to taka chyba sugestia do tego, że Niemann mógł oszukiwać podczas gry z Carlsenem. Pytacie mnie w prywatnych wiadomościach, co sądzę na ten temat. Troszkę tego już widać w internecie, tych artykułów. Zresztą sam Niemann otwarcie udziela wywiadów i oczywiście mówi, że taka sytuacja nie ma miejsca. On oczywiście miał też epizody z oszukiwaniem na czeską przez internet, jako dzieciak jeszcze, więc do tego się przyznał i tutaj wielki ukłon w tę stronę, no bo każdy może oczywiście popełniać błędy, oszukując w internecie. Jest to oczywiście przykra sprawa, ale tutaj tego nie roztrząsajmy. To było, minęło, on się przyznał, on miał chyba wtedy 12 czy 14 lat, coś w tym stylu. Teraz ma lat 19, jest świetnym zawodnikiem i według mojej opinii Hans Niemann absolutnie nie oszukiwał z Carlsenem. Jest to teoretycznie, znaczy według mnie jest to niemożliwe, bo tam jest taka kontrola tych wszystkich elektronicznych rzeczy, które można wprowadzać, znaczy których nie można wprowadzić sobie na salę gry, więc nawet jeśli coś takiego by miało miejsce, myślę, że Niemann nie ryzykowałby swojej kariery, swojego życia szachowego, gdzie idzie mu pięknie. On oczywiście zrobił fantastyczny progres w przeciągu półtora roku z 2400 na 2700 aktualnie na żywo. To jest niewiarygodny wyczyn oczywiście. Ale takie są czasy, jest taki dostęp do silników, tu już bardziej rozwlekam ten temat, więc no po prostu według mnie talent, praca i świetna partia w wykonaniu Niemanna, tak uważam, to jest tylko moje zdanie, nie trzeba się tym sugerować, jeszcze raz powiem, uważam, że nie oszukiwał z Magnusem Carlsenem, a Magnus może nie umie przegrywać, a może poczuł się po prostu tak zajechany w tej partii. Zresztą ta partia jest u mnie na kanale, można sobie ją obejrzeć. Podlinkuję Wam ją w komentarzu. A tutaj zapraszam Was do partii właśnie z tego turnieju. W kolejnej rundzie grał Niemann z Wesleyem So. No i zobaczmy, jak ta partia się tutaj rozegrała. I Niemann rozpoczął ruchem E4, posunięcie E5. Skoczek na F3, skoczek na F6. Jeszcze tylko tak troszkę dopowiem z takiego wiarygodnego źródła, gdyż grałem w Pradze na turnieju, gdzie też grał Niemann. No i wiem, że on ma wielką pewność siebie, jest nieco arogancki, aczkolwiek, znaczy to jest nie moja opinia, ale opinia różnych ludzi, ale nie, ma swoich zwolenników, oczywiście ma też przeciwników w takim zachowaniu, ale z jednej strony powiem Wam szczerze, podoba mi się jego styl, jego wywiady, jego taka można powiedzieć gra cały czas, nie tylko na szachownicy, ale poza nią, ta taka lekka nutka arogancji, ale też przede wszystkim pewności siebie, no powala na kolano, to jest Amerykanin, to jest showman, więc nie dziwi jego taki styl bycia, w dzisiejszych czasach się po prostu mega wyróżnia. I tutaj z jednej strony powiem, że no może i fajnie, oczywiście proszę się, nie sugerujcie moimi słowami tak dosłownie, to jest tylko taka moja opinia. Zobaczmy, jak się dalej partia toczyła. Niemann zbił skoczkiem na E5, posunięcie D6, skoczek wrócił. Obrona rosyjska, jest to tutaj wyklepany debiut póki co, D4 i D5. Standardowa walka o centrum, goniec D3 na skoczka, no to goniec na F5 bronimy z wyprowadzeniem oczywiście gońca. Prosta rzecz, roszada, goniec na E7, wieża E1, tutaj nie trzeba za wiele komentować początkowych ruchów, roszada i skoczek z B na D2, propozycja wymiany, zobaczcie, tutaj teraz Soł zagrywa skoczkiem na D6, próbując wymienić gońce, jeżeli te gońce by się wymieniły, to tak teoretycznie oczywiście, strategicznie lepiej wyglądają czarne z uwagi na pionka na białym polu, a pionek na czarnym polu, gdzie zostają gońce czarnopolowe, gdyż ten goniec może sobie lepiej kazać, ale to jest jeszcze nieprzesądzone, to, że strategicznie to ja sobie tak mówię, ale to nie do końca tak jest. Szachy na tym poziomie w dzisiejszych czasach no niezwykle ciężko wytłumaczyć w pewnych pozycjach. Cały czas jest pozycja ok, tu się nic nie dzieje złego dla jednej i drugiej strony. Skoczek F1, posunięcie C6, goniec F4,
I goniec postanowił tutaj wymienić hetman, wybił skoczek na A6. Ten skoczek, tak zwykle też nasz Jan Krzysztof Duda gra z takim planem. Skoczek A6, skoczek C7, tu się przestawia i to jest właśnie taka pozycja, gdzie czarnemu ciężko coś udowodnić, że ma gorszą pozycję po debiucie. Skoczek zagrywa na E3, skoczek na C7 się przerzuca, B3. No to ruch zrozumiały, nie chce skoczka tutaj, ewentualnie jeszcze podpiera C4 i skoczek do centrum, tutaj goniec na E5. No i co jest ciekawe, Niemann na przykład w tej sytuacji mógł zagrać zdecydowanie lepiej. Znaczy, to jest taka mikrodecyzja, ale 0,5 mówi silnik mniej więcej. Więc Niemann tutaj mógł po prostu wybić tego skoczka. Ten skoczek na D6 jest po prostu silną figurą i wejść sobie skoczkiem na F5, no i grać równą pozycję, nawet troszeczkę przyjemniejszą białymi. No ale nie, no zagrał sobie gońcem na E5. Ja oczywiście nie można na podstawie jednej partii czy dwóch partiach ocenić, że ktoś oszukuje. Ta partia pokazuje, że znaczy, no właśnie, sam sobie zaprzeczam, ale ta gra pokazuje przede wszystkim, że no, nie ma takiego miejsca, żeby tutaj Niemann coś źle grał. On oczywiście jeszcze odstaje troszeczkę od czołówki światowej, ale zdarzają mu się zwycięstwa z najlepszymi i to jest normalna rzecz. No, zawodnik z rankingiem 2700 to nie jest byle jaki gracz. Zobaczcie, że po prostu tak mu się fajnie kariera zaczyna układać. Ja kibicuję. Mam nadzieję, że jest tutaj wszystko w porządku, jeśli chodzi o jego sprawę. Tak czuję, bo nie sądzę, żeby, jeszcze raz to powtarzam, żeby aż tak ryzykował swoją karierą. Przecież to by było, to by był gwóźdź do trumny. Dobra, ale dosyć już w temacie tutaj tego, gramy sobie dalej tutaj partię, C4 nastąpiło i skoczek zagrał na F6. Analizujemy partię, oczywiście nie gramy. I Niemann, zobaczcie, wyprowadza sobie figurę. To wszystko jest normalne. Nie ma tu jakiś fajerwerek póki co. Partia jest taka, no troszeczkę można powiedzieć nudna dla niektórych, ale cisza przed burzą. G3, posunięcie A6. Soł jest takim zawodnikiem też, który potrafi długo suwać te figury i piony. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale chodzi o takie wyczekanie na dobry moment. Potrafi stabilnie i twardo grać w te szachy. To też jest sztuka niełatwa zresztą. Wieża E2, wieża E8. Posunięcie H4, Niemann agresywnie próbuje, skoczek zagrał na H5 i tutaj bicie i skoczek na G2. I teraz okazuje się, że białe mają pewnego rodzaju kłopoty po ruchu F6. Zwróćcie uwagę, że goniec no nie ma za bardzo dobrych pól do odejścia i to jest problem. No odejście na F4 no nie jest najlepsze, bo tu będzie po prostu bicie do samego końca i pionek na F4, struktura tutaj się bardzo zepsuje białym i to jest taka mikro już przewaga czarnych. Jednakże Niemann zagrał taki ruch, no najlepszy w partii oczywiście, ale to nie poprawia jego sytuacji niestety i jest to zaskakujące posunięcie. Ciekawe właśnie, czy zgadniecie chociaż jaki to jest ruch. Jeżeli chcecie się zabawić, to proszę zatrzymać materiał i spróbować napisać w komentarzu przed filmem. Jest to posunięcie przed włączeniem właśnie, wyłączeniem pauzy. Jest to posunięcie, już od razu mówię, goniec na B8. No taki rzadki ruch oczywiście, ale to jest słuszna decyzja raczej. Zobaczcie, że wieża atakuje skoczka. Jak wymiana tutaj, to wieża wybija. No i białe nie mają już problemów, ale jest król F7, a goniec wisi na B8. I trzeba coś z tym zrobić. No oczywiście Niemann gra G4. Jeżeli skoczek by odszedł na G7, no to goniec sobie wraca i wszystko jest w porządku. Ale to nie jest takie proste. Wesley wybija tutaj na B8 hetmanem, pionek wybija skoczka, ale widzimy, że struktura pionków białych już jest naruszona i to jest ten cały myk, gdzie czarne przechwytują już inicjatywę. Skoczek zagrywa na F4, nastąpiła wymiana, hetman wybił. Pozycja czarnych jest bardzo bezpieczna, tutaj HG. Struktura pionów jest lepsza na skrzydle królewskim. Dwa pionki złączone na dwa pionki szczerbate, powiedzmy w ten sposób, rozłączone, dwie wyspy pionowe. No i cóż, goniec wydaje się lepszą figurą od skoczka, dlatego że skoczek jest ograniczony tutaj do centrum, nie może nigdzie wejść. Jest fajnie tutaj asekurowany przez pionka F6, no i to wygląda czarnymi bardzo dobrze. Wieża z D na E1. Goniec na D6, nastąpiła wymiana, no i tutaj Niemann oczywiście to wszystko wybił, ale bardzo ważna sprawa, królem nie można wybić na E8, bo hetman zbija na G6, więc wtrącone posunięcie, bardzo ważny ruch, hetman broni, jest szach, król ucieka i teraz król zbija na E8. No i ta pozycja jest lepsza
czarnymi. Zdecydowanie, aczkolwiek wygrana to za dużo powiedziane, ale lepsza na tym poziomie to jest już, no, można powiedzieć, może nie tyle co sprawa przesądzona, ale bardzo duże szanse, że czarne te partie mogą wygrać. Niemann zagrywa A4. Król F7, poprawiamy króla nieco do centrum, hetman E3, no i goniec F4 atakuje hetmana. Tutaj panowie sobie troszkę pograli, jakieś szachy nastąpiły, Wesley sprawdza przeciwnika, gdzie ten król wędruje i hetman E4. Bardzo ładne posunięcie. Chodzi o to, że jak hetman wybije tutaj, no to skoczek ma oczywiście problem i po takim zagraniu król idzie na E6, a potem na D5. Partia się powinna łatwo skończyć, partia no po prostu jest wygrana czarnymi w tym układzie. Więc Niemann gra hetman C3. Goniec wraca na D6. Tak jak mówiłem, So potrafi suwać te bierki, potrafi grać bardzo twardo. Król zagrywa na G2, pilnując skoczka cały czas. No to hetman znowu dał szacha, król wrócił, król E7. Skoczek zagrał na G1. No i teraz widzimy, że tutaj można teoretycznie zbić pionka, no ale bicie pionka wiązałoby się wejściem hetmanem na C8 i ta pozycja mogłaby być ratunkiem dla białych. Chodzi o to, żeby złapać kontrę białymi i próbować coś zbić, dać szacha, coś zamieszać w pozycji. Ale Wesley bardzo solidnie. Hetman F5 nie wybija pionka. Hetman dał znowu szacha, hetman E4. Zobaczcie, znowu czarne idą na tę pozycję. Król E2, goniec zaatakował skoczka, skoczek i goniec na F4. I to wymusza przede wszystkim wymianę hetmanów, co musi nastąpić. Skoczek E1 i król E6. Zobaczcie, wszystko zmierza do tej samej pozycji. Trochę pomanewrowali figurami i król za chwilę będzie na D5. Skoczek zagrał na G2, goniec na B8, tak żeby goniec miał też opcję na A7, skoczek na E3. No i widzimy, że białe pilnują tego pola, D5 przede wszystkim skoczkiem, tylko że goniec zagrywa właśnie na A7. Ale jest D5, król D6, no i teraz grozi wzięcie skoczka i potem pionka, pionkówka byłaby wygrana czarnymi, więc skoczek zagrał na G2. Bardzo sprytny ruch, bo jak zbicie pionka nastąpi, to skoczek F4 i tutaj na G6 padnie, więc król na E5, bardzo mądrze. D6 nastąpiło, no i król po prostu wybił. Skoczek F4, G5, wybitka, wybitka, skoczek H3, G4. No i można by było powiedzieć, że remis jest blisko. Niestety pozycja jest przegrana białymi. Niestety jest przegrana. Ale walka trwa. Skoczek G5, król na E5, szach nastąpił. To też ważne, żeby wiedzieć, jak realizować takie końcówki. I król F4. Bardzo ważna jest aktywność króla, aktywność gońca, no i opcja przełomów pionkami. W tej sytuacji król zagrał na F1. Jednakże tutaj, jeżeli skoczek zagrałby na D6, atakując pionka, to trzeba tutaj zagrać również sprytnie. Nie można tego pionka bronić. Znaczy, szkoda na to czasu nawet. Nawet ciężko powiedzieć jak, bo tak to skoczek C8. Więc tutaj trzeba zrobić przede wszystkim przełom. W ogóle ten układ skoczka z królem w takim przekątnym układzie to bardzo dobry układ czarnymi, bo skoczek musi stracić kilka ruchów, żeby dać jakiegoś szacha. A to jest długa droga i niewystarczająca. Po tym ruchu tutaj jakby nastąpiło bicie, to goniec by wybił. Jeżeli skoczek wziąłby pionka, to po prostu idziemy G3. Grozi G2 z dorobieniem hetmana, więc jak król F1, to król F3 jest po partii. Więc w tej sytuacji Niemann zagrał królem na F1. Na co? Wesley So, goniec B6, a odda tempo. Skoczek na D6, zobaczcie, i król F3. Skoczek C4, atak na gońca, jakaś próba tutaj pilnowania, jakieś szachy grożą. Wesley So zbija na F2. No, fantastyczne posunięcie. I zobaczcie, co się dzieje. Skoczek zagrywa na D2. Co robi Wesley So? Król E3 oczywiście wygrywa, ale piękne dla oka posunięcie, król F4. I w tym momencie Niemann poddał partię. Dlaczego? Dlatego, że jak będzie bicie na F2, to jest E3. Tutaj zbijamy skoczka i pionek dochodzi do pola przemiany. Piękna partia, to znaczy piękna partia, no wykorzystanie błędu Niemanna, takiego no nie narzucającego się w zasadzie, i dowiezienie partii do końca. Wesley So wygrywa, ale Niemann sobie świetnie w tym turnieju radzi, bodajże jest chyba drugi w tym momencie lub trzeci, ale chyba drugi. No jeszcze kilka tych partii będzie, ścisła czołówka światowa, warto śledzić. Piszcie, co sądzicie o tej sytuacji Niemanna, tylko ja też tego nie zrobiłem, żeby rozdmuchiwać sytuację, aczkolwiek ona jest sama rozdmuchana. Moje zdanie znacie. Dzięki serdeczne za uwagę i
Do zobaczenia w kolejnym odcinku.